No, dzień dobry, witajcie moje drogie wagi. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na kolejny tydzień, ostatni tydzień stycznia, od 25 do 31. Tradycyjnie przyjrzymy się różnym aspektom Waszego życia, co w miłości, co w pracy, co tam w związkach. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeśli macie ochotę, sprawdźcie swój ascendent, Wenus bądź Księżyc. Może tam uzyskać informacje, które będą bezpośrednio dotyczyć Was. No i co, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Jest mi niezmiernie miło. Kanał rośnie w siłę. O to chodzi. No i co, przechodzimy do Waszego czytania. Wasza energia ogólna. Co miłego może się zdarzyć? Na co uważać? Związki, miłość, partnerstwo, przyjaciele, rodzina, najbliżsi, praca i finanse. I karta rada. I co? Teraz jeszcze jedna karta opiekuńcza. Relaks wypadł. To go weźmiemy. No kochani, Wasza karta opiekuńcza na kolejny tydzień. Relaks. Czekajcie, czy Wy tam dobrze wszystko widzicie? O, może tak będzie lepiej. O. Dobra, chyba jest dobrze. Karta opiekuńcza na najbliższy tydzień. Relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. Tak jest, drogie wagi. My to lubimy wziąć na siebie za dużo obowiązków czasami. Zasuwamy jak te motoręki. Dążymy do swoich celów. Jesteśmy bardzo pracowite. No ale właśnie warto czasami sobie odpocząć. Warto znaleźć tą chwilę na ten relaks, tak? Nie wiem, weźcie sobie gorącą kąpiel, poczytajcie ulubioną książkę, obejrzyjcie ulubiony serial, zróbcie coś po prostu tylko i wyłącznie dla siebie. Odpocznijcie troszeczkę. Dobra. Wasza energia ogólna. Rycerz kielichów. No, kochani, no tutaj widzę, że będziemy się kierować emocjami. Będziemy bardzo wrażliwi, bardzo opiekuńczy, bardzo kochający. Mili, ciepli do osób, które nas otaczają, do samych siebie. To jest energia taka bardzo emocjonalna. Będziemy właśnie z taką miłością może podchodzić do siebie. Może właśnie o to chodzi, żeby bardziej kochać siebie, bardziej zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł, o swoją duszę, zrelaksować się troszeczkę, kochać siebie troszeczkę bardziej, a nie tylko pracować, tak? Dobra, zobaczmy, co miłego u Was w przyszłym tygodniu. Dwójka kielichów, hu, kochani, jakaś bratnia dusza idzie w Waszą stronę. Jeśli jesteście singlami, no to coś tu się będzie działo. Tu jest jakaś fajna oferta od osoby, która nawet może zostać Waszym docelowym partnerem, tak? Jeśli poszukujecie miłości, no tutaj super, super, bardzo mi się to podoba. Jeśli jesteście w stałych związkach, no to czekają Was bardzo romantyczne chwile właśnie ze swoim partnerem, pełne miłości, pełne szczęścia, radości, wzajemnego takiego, no takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że jest się kochanym. No tutaj jest piękna energia, piękna. Na pewno, mówię, jeśli jesteście już w związkach, no to czekają Was cudowne chwile z partnerem. Wspólnie spędzone razem, wspólne wieczory jakieś miłe, może właśnie będziecie się relaksować razem. Wspólna kąpiel też bywa bardzo fajna. Bądź cokolwiek innego, co daje Wam szczęście, właśnie poczucie relaksu. Może jakaś wspólna kolacja, jakiś wyjazd. No tutaj się zapowiada bardzo fajnie. No mówię, jak jesteście singlami, no to kto wie, możliwe, że w przyszłym tygodniu na Waszej drodze stanie ktoś, no ktoś, z kim od razu poczujecie taką więź, tak? Z kim będziecie chcieli pójść naprzód, w nowe, w nieznane i zaryzykować. Poczujecie po prostu z góry, że kurczę, to jest to. To jest to, na co czekałem. Fajnie, fajnie, drogie wagi. Podoba mi się to. Dobra, na co należy uważać? Na rydwan, na jakąś szybką energię, na podejmowanie decyzji i na podróże, bym powiedziała. Kochani, jeżeli stoicie przed jakimś wyborem, czy to dwóch ścieżek życiowych, dwóch, macie jakieś dwie oferty pracy, cokolwiek, tak, jakiś wybór, no to uważajcie na podjęcie tego wyboru, tak? Bądźcie jak ta kobieta tutaj w tym rydwanie, poświęćcie sobie tą drogę, żeby podjąć dobrą decyzję i
ruszyć w dobrą stronę, tak? Przeanalizujcie wszystkie za i przeciw. Uważajcie, też mówię, na podróże. Jeśli wybieracie się w jakąś podróż, sprawdźcie, jeśli wybieracie się podróż samochodem, sprawdźcie, nie wiem, opony, poziom oleju, hamulce, wszystko, 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 żeby tam coś autko Wam nie zaszwankowało po drodze. Jeśli wybieracie się w podróż pociągiem, samolotem, to też sprawdźcie konkretnie wszystkie loty, wszystkie, że tak powiem, godziny, tak, żeby nie spóźnić się, żeby wziąć wszystko. Uważajcie po prostu, żeby to wszystko dobrze zorganizować, tak, żeby nie było jakichś problemów po drodze w związku z tym. No ale tutaj no, coś się będzie działo, także uważajcie, wszystko zabezpieczcie się od każdej możliwej strony, żeby co? Żeby nie było jakichś atrakcji, nie, po drodze. No, super. Ale tu niebiesko na górze. Hu, hu, hu. Dużo wody. Dużo wody. Dużo wody. Kielichy. Rak to też jest woda. No właśnie, rak. Chyba, że macie kogoś w otoczeniu spod znaku raka. Kto, nie wiem, próbuje co? Wymusić na Was może jakąś decyzję, jakiś ruch do przodu, co jest niekoniecznie dobre z Wami, co nie jest w zgodzie z Wami, to też uważajcie na tą osobę, tak? Nie dajcie się zmanipulować, kierujcie się swoimi emocjami, swoimi potrzebami i róbcie tak, żeby Wam było dobrze po prostu, kochani, tak? Dobra, co w miłości i związkach? Dziewiątka denarów. No pięknie, Jezu, jak mi się podoba to czytanie, wiecie, bo ja też jestem zodiakalną wagą, więc przy okazji czytam dla siebie. Kochani, w miłości. Dziewiątka denarów, stabilizacja, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że macie wszystko. Jeśli jesteście w stałych związkach, no to mówię, finansowo, emocjonalnie nie będzie Wam nic brakować. To jest dążenie do jakichś wspólnych celów, to jest osiąganie tych wspólnych celów. Karta dziewiątki denarów też mówi o tym, o tej chwili właśnie relaksu, jak najbardziej, którą mamy tutaj. Więc może warto spędzić wspólne chwile jakieś z partnerem, zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie, żeby było miło, żeby było przyjemnie, tak? Zadbajcie o siebie nawzajem. Kartka dziewiątki denarów też mówi o tym, żeby zadbać o siebie. Może warto właśnie, nie wiem, zrobić sobie przyjemność, tak, żeby przy okazji pokazać się partnerowi z innej strony. Nie wiem, może zadbajcie o jakąś ładną bieliznę, o jakiś ładny ubiór, pójdźcie do fryzjera, kobitki albo panowie też. No, zróbcie coś dla siebie, żeby poczuć się bardziej atrakcyjnym, bardziej właśnie pewnym siebie, żeby, nie wiem, zainicjować właśnie jakieś wspólne cele, wspólne podróże, jakieś wspólne chwile relaksów albo po prostu wspólne chwile takie we dwoje, tak? Nie bójcie się działać, bądźcie odważni w tej kwestii. No, kochani, jeśli jesteście singlami, no to tutaj też Wam nic nie będzie brakować, tak? Jesteście pewni siebie, kochacie siebie, macie stabilizację finansową, macie wszystko, czego potrzebujecie, także to jest dobry moment właśnie na tą dwójkę kielichów, bo pamiętajcie, póki gdzieś tam nie czujemy się dobrze sami ze sobą, tak, nie czujemy się na tyle pewni siebie i nie kochamy siebie, no to nie ma sensu przyciągać partnera, bo wtedy no, zazwyczaj przyciągamy kogoś, kto nie jest dla nas odpowiedni. A tu widzę fajną, stabilną, porządną energię, właśnie pewności siebie. Jesteśmy atrakcyjni, jesteśmy sexy, dobrze wyglądamy, mamy fajną pracę, ogólnie czujemy się dobrze we własnej skórze, także to jest super moment, żeby właśnie przyciągnąć bratnią duszę. Także tu jest ładne połączenie, może nie długo z dziewiątki denarów zrobi się dziesiątka denarów, tak? Czyli ta szczęśliwa rodzina, stabilizacja, szczęśliwe partnerstwo. No, kto wie, no ale przyszły tydzień zapowiada się dosyć ciekawie. Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Siódemka buław. No, tu ktoś broni swoich racji, ktoś broni swojej stabilizacji, swoich potrzeb, swoich planów, swoich celów. Ktoś niekoniecznie chce, nie wiem, pójść na jakąś ugodę. Ktoś tutaj, czekajcie, zobaczymy. Siódemka buław ogólnie jest bardzo pozytywną energią, bo bronimy po prostu swojego, tak? No, ale czego ona może dotyczyć? Sprawdźmy tą siódemkę buław. Czego dotyczy siódemka buław? Siódemka buław, siódemka buław. Jakiegoś braku pieniążków. Nie pójścia w nową stronę. I właśnie otwarcie się na innych.
Wiecie co? No czego może to dotyczyć, cholercia? Tak nie bardzo rozumiem tego. Siódemka buław. Ktoś broni swoich granic w związku z jakimś poczuciem braku, biedy, jakiejś niestabilizacji finansowej. Nie ma nowego początku, coś nie idzie do przodu, może tak jakbyście chcieli, albo za bardzo skupiacie się na jakiejś przyszłości i tym, co jest. Nie chcecie się otworzyć na coś nowego, kochani? Czekajcie, ja sobie jeszcze dobiorę. Może jakaś jedna karta chociaż bardziej wyklaruje tę sytuację. Chodzi o spełnianie waszych marzeń. Coś. Nie wiem, czy ktoś wymusza na was coś nowego, pójście w nową drogę? Albo wy nie czujecie się na tyle stabilni, żeby pójść w coś nowego? To mogą być sprawy finansowe. To mogą być sprawy związane gdzieś tam z jakąś przeprowadzką, z czymkolwiek, co jest związane z waszym spełnieniem marzeń. Trzymaliście się czegoś bardzo kurczowo, jakichś swoich działań, albo ta osoba, o której tutaj mowa, trzymała się czegoś, nie chciała się otworzyć na coś nowego. Stąd ta blokada. Nie dopuszczacie do siebie innych, albo ktoś nie dopuszcza was do siebie. Może właśnie o to chodzi, żeby postawić granice innym, żeby nie wywierali na was zbyt dużej presji. W końcu sami jesteście panami własnego losu, sami wiecie, czego chcecie i dążycie do tego spełnienia marzeń, do tej stabilizacji. No, na to mi wygląda, tak? Nie skupiajcie się tylko na energii braku, bo tu jest ten poczucie braku, poczucie właśnie jakiejś niestabilności. Skupcie się właśnie bardziej na tym spełnianiu marzeń, na tym, co chcecie osiągnąć i co możecie osiągnąć. No i właśnie, trzymajcie się kurczowo tego osiągnięcia tych celów, osiągnięcia tego spełnienia marzeń, tak? No, to było dziwne. No ale dobra, zostawimy to tak, jak jest. Jeśli z kimś to rezonowało, bardzo fajnie. Dobra, praca i finanse. Co tutaj? Księżyc. Kochani, tu czegoś jeszcze nie widzicie. Może jest jakaś nowa oferta, może jest coś ukryte przed wami? Księżyc właśnie mówi o tym, że jest jakaś tajemnica, albo coś nie do końca jest jeszcze widoczne dla was. Nie wiem, czy to są jakieś właśnie nowe oferty, które przyjdą w waszą stronę, albo nie widzicie jeszcze jakiegoś rozwoju sytuacji, nie widzicie jakichś perspektyw, jakichś ewentualnych wyników swojej pracy, albo ktoś przed wami coś tu ukrywa. Zobaczmy ten księżyc. Księżyc w pracy, księżyc, praca, finanse, co nam wypadło? Dziewiątka buław. Dziewiątka buław. Umiarkowanie i trójka pentakli. Wiecie co? Tu w tym księżycu no czegoś nie widzicie. Zdecydowanie coś jest przed wami ukryte, albo nie dostrzegacie jakiejś sposobności, nie wiem, na zarobek, na rozwój osobisty, coś z tym związane. Ale jest tu konieczność postawienia na swoim, postawienia właśnie sobie granic, postawienia granic innym w kwestiach gdzieś tam pracowych. Może nie dawajcie sobie za dużo wrzucić na głowę, jeśli pracujecie dla kogoś, tak? Że szef, nie wiem, za dużo obowiązków na was zrzuca. Nie pozwólcie na to sobie. Postawcie pewne granice, że możecie tylko tyle i tyle i tyle i dziękuję i więcej nie wezmę na łeb, bo po prostu się przewrócę, tak? Postarajcie się zachować ten balans w pracy. Tą równowagę. I kochani, i tutaj jest trójka pentakli, czyli no pracy wam ogólnie nie zabraknie. Na pracę nie będziecie narzekać. To jest karta współpracy z kimś, karta doszkalania się, karta potrzeby wyspecjalizowania się w swoim zawodzie. Także jak najbardziej, tylko wiecie, uważajcie właśnie na to, żeby ktoś nie zwalił na was za dużo obowiązków. Zachowajcie tą równowagę pomiędzy pracą, pomiędzy życiem osobistym. Skupcie się na tym, na
na czym jesteście najlepsi, tak? W czym jesteście najlepsi, skupcie się na tej pracy, działajcie po swojemu, w swoim tempie, swoimi krokami. No, kto wie, coś tu może wyjdzie na jaw. Jeśli tu jest umiarkowanie, a tu jest księżyc, no to jak najbardziej widzicie, tu jest księżyc, tu jest słoneczko z tęczą, czyli coś wyjdzie na światło dzienne, dzięki czemu może właśnie osiągniecie tą równowagę, jakieś nowe oferty, nowa współpraca z kimś, nowe możliwości zawodowe. No, coś tu ciekawego się będzie działo, na pewno. Tylko uważajcie właśnie na te swoje granice. Nie pozwólcie sobie wrzucić za dużo obowiązków. Zachowajcie tą równowagę, umiar i róbcie to, w czym jesteście dobrzy, kochani. Dobra. I wasza rada. Arcykapłanka. No pięknie, kochani. Kierujcie się swoją intuicją przede wszystkim. Nawet jeżeli, wiecie co, a może ten księżyc mówi, że to wy coś ukrywacie, bo teraz mi z tą arcykapłanką tak przyszło do głowy, bo arcykapłanka jest, jest osobą, która dużo wie, która posiada ogromną wiedzę, ma dużo informacji, no ale niekoniecznie się dzieli z tym, z otoczeniem, zachowuje pewne sprawy dla siebie. Może stąd ten księżyc, może macie wy jakiś plan na przyszłość, jakiś nowy pomysł na rozwój osobisty, może na założenie firmy i niekoniecznie chcecie się dzielić z tym, z całym światem, tak? Zachowujecie pewne sprawy dla siebie. Cichutko pracujecie nad swoim nowym projektem, zachowując przy tym równowagę i bronicie dostępu do tego projektu, do tych pomysłów przed innymi. Także to też tak może być, jak najbardziej, wiecie? Super. No i właśnie, wasza rada, arcykapłanka. Nie mówić za dużo. Działać intuicyjnie, słuchać swojego głosu intuicji, wykazywać się właśnie wiedzą, w razie czego dokształcić się, doczytać coś, doinformować. Widzicie, macie sowę, macie tutaj ten pergamin, czyli mówię wiedza, informacje jak najbardziej. No i działać, kochani, do osiągnięcia swoich marzeń. Macie tutaj dziewiątkę denarów, dziewiątkę kielichów, także kierujcie, mówię się, przede wszystkim intuicją, tym, co wam, wiecie, serducho, brzuszek podpowiada, no a wszystko się ułoży cudownie, to na pewno. Biorąc pod uwagę tutaj równowagę, umiarkowanie, dziewiątkę kielichów, no super. Tylko wiecie, nie przepracowujcie się. Macie plany? Super, działajcie w kierunku ich spełnienia. Ale znajdźcie też chwilę na ten relaks, na ten odpoczynek, na zadbanie o siebie, tak? No, ciekawy tydzień przed Wami, drogie wagi. Bardzo ciekawy. Życzę Wam udanego tygodnia. I do zobaczenia za niedługo. Buziaczki. Pa, pa.